Jedz to, co lubisz, bo dzięki temu będziesz w stanie wytrwać w swoich postanowieniach i wprowadzić je na stałe. Co prawda, ok, możesz zacisnąć pasa i zmuszać się przez jakiś czas do jedzenia posiłków, produktów, które ci nie smakują, ale prędzej czy później przyjdzie ten moment, w którym będziesz miała już dość i wrócisz to wtedy do swoich starych nawyków żywieniowych. Dlatego, czy nie lepiej tą energię, którą i tak musiałabyś włożyć w zmuszanie się do jedzenia czegoś, co ci nie smakuje, czy nie lepiej tą energię włożyć w nauczenie się przygotowywania posiłków bardziej odżywczych, bardziej zdrowych, ale nadal takich, które ci smakują?